Tadeusz Borowski, proszę Państwa, do gazu. Literacki obraz zdehumanizowanego świata na podstawie opowiadania, proszę Państwa, do gazu. Oczywiście z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Po latach pracy w szkole odkryłam, że jeśli chodzi o opowiadanie Tadeusza Borowskiego, to uczniowie w szczególności zapamiętują jeden moment, o którym dzisiaj Wam powiem. Myślę jednak, że warto, abyście przygotowując się do matury ustnej, być może zaskoczyli komisję pamiętaniem jednak innych szczegółów z tego opowiadania. Świat obozowy, kamienny świat obozów, to miejsce, do którego dostawszy się więzień, aby przetrwać, musi zapomnieć o tym, że kiedykolwiek żył na wolności. Więźniowie, zwłaszcza ci, którym to się udaje, przechodzą taki szczególny proces formowania się w produkt obozowy, który nazywa się człowiekiem zlagrowanym. Żyje on według kryterium wartości, które są odwróceniem dekalogu. Dekalog, czyli 10 przykazań. Wówczas jest jakaś szansa na przeżycie. Ale to przeżycie będzie zawsze kosztem innych. Przerażający jest opis w Proszę Państwa do gazu, kiedy więźniowie z komanda określanego jako Kanada mają rozładować pociąg, którym przyjeżdżają do obozu Żydzi z getta w Sosnowcu w Będzinie. Już sam fakt, że do ludzi domagających się jeszcze w wagonach wody i powietrza Niemcy strzelają, jest przerażający. Ale potem następuje seria wydarzeń, które trudno sobie po ludzku wyobrazić. A zatem nieludzkie, bestialskie, więc traktowanie ludzi chorych i starszych, wrzucenie wraz z trupami na ciężarówkę dziewczynki z chorą nogą, staruszek, który domaga się widzenia z komendantem, zostaje brutalnie potraktowany przez śmiejących się SS-manów. Tym wydarzeniem, o którym mówiłam, które szczególnie zapamiętują uczniowie, jest młoda matka, która ucieka przed własnym dzieckiem. Malutka dziewczynka woła za nią, a ona ucieka, twierdząc, że to nie jej dziecko. Być może to jest właśnie ten szczególny przejaw braku człowieczeństwa, tak głęboko zakorzeniający się później w pamięci, bo my sami nie możemy sobie czegoś takiego nawet wyobrazić. Musicie jednak pamiętać, że obozowe warunki sprawiały, iż hitlerowcy dochodzili do wniosku, że małe dzieci nie są do niczego potrzebne, nie mogą pracować, a ponieważ łączy je szczególna więź z matkami, to matki też nie będą się zbyt bardzo nadawać do pracy. W związku z tym decydowano się na zabijanie od razu przybyłych matek z małymi dziećmi. Kiedy więźniowie komanda muszą oczyścić wagon, znajdują tam nie tylko trupy, ale jeszcze wpółżywych ludzi albo na przykład martwe niemowlęta. Narrator i jednocześnie bohater Tadek obserwuje zachowanie współwięźniów. Szczególnie w tym komandzie wyróżnia się Henri, który całkowicie dał się już zlagrować i bez większego problemu okłamuje przyjaciół czy członków rodziny o tym, że wcale nie idą do komory gazowej, a jedynie się kąpać. Dla niego udział w takich pracach, praca w komandzie Kanada, to jest szansa na zdobycie towarów luksusowych w obozie. Koszula, buty, coś do jedzenia. Oczywiście SS-manów nie wolno okradać, bo za to groziła śmierć, ale sprytni więźniowie wiedzieli, jak to robić. Jak pisze narrator, przez kilka dni obóz będzie żył tym transportem, bo był on bardzo bogaty. Będą towary, które później można wymienić na inne towary. Wreszcie będzie można się najeść. Tadek jednak pod koniec dnia nie wytrzymuje. Warunki panujące przy rozładunku, sposób traktowania ludzi, ten straszliwy świat, to piekło, powodują, że odmawia rozładowania kolejnego transportu. Na koniec bardzo smutno obwieszcza, ile tysięcy ludzi tego dnia zostało zagazowanych, a potem spalonych w piecach krematoryjnych. Obraz tego świata jest obrazem, który poznajemy w literaturze, a który budzi w nas potworne przerażenie. Nigdy bowiem w takim normalnym, nazwijmy to, świecie nie dopuszczamy, że mogłoby się stać coś takiego. A jednak stało się.
jest faktem. Człowiek jest zdolny do najgorszych działań. Gorszych nawet do tego stopnia, że nie można nazwać ich zezwierzęceniem. W tym wypadku, moi drodzy, warto odwołać się do kontekstu, jakim jest biografia samego Borowskiego. Tadeusz Borowski faktycznie dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, którego był więźniem. Proszę jednak pamiętać, że sposoby opisu i przedstawienia narratora są mylące. Tadeusz Borowski i Tadek z opowiadań to nie jest ta sama osoba. Tadek jest typowym przykładem więźnia zlagrowanego, który myśli wyłącznie o własnej korzyści i przetrwaniu. Tymczasem świadectwa współwięźniów dowodzą, że sam Tadeusz Borowski był jednak człowiekiem pełnym współczucia i sympatii do innych i nigdy nie zdobyłby się na pewne działania. Dziękuję.